Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go. Buenas tardes z gorącej Sewilli. Musicie mi uwierzyć na słowo, że ten balkon to naprawdę jest Sewilla. Czasem życie to jest naprawdę kwestia bardzo trudnych wyborów. Chciałem, starałem się, walczyłem o to, żeby to był piękny kadr spod Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, ale kiedy w tym mieście w sierpniu wszyscy jadą na urlopy, kiedy jest 35 stopni, kiedy nie da się na dworze wysiedzieć, to trzeba się czasem uciekać po prostu do rozwiązań prostszych. Ale dzisiaj Barca Studio właśnie w Sewilli, bo tutaj w sobotę Barca zagrała kolejne punkty z rywalem, który no jest pokiereszowany, rywalem, który zaczął sezon najgorzej od 41 lat, natomiast są ludzie, którzy potwierdzą na słowo i poręczą, że w Sewilli też będziemy na tym spotkaniu i są to Kuba Kręcidło, Kanal Plus Sport w studiu w Warszawie. Dzień dobry. Oraz Michał Gajdek, No Camp Nou i FC Barca.com. Cześć. Cześć, dzień dobry. Panowie, no będziecie musieli jakoś po prostu naszym widzom przetłumaczyć, że ja tutaj nie ściemniam, za mną bardzo ładny plakat Feria de Abril i tak się zastanawiam, czy rzeczywiście taka feria, taka okazja do fiesty będzie też jutro, bo jak sobie patrzę na to, co się dzieje w Sewilli, jak patrzę na wyczerpanego psychicznie Monchiego, już takiego podirytowanego Lopetegiego, no to są to ciężkie obrazki. Jeden punkt na 9 i to dzisiaj nie wygląda na sytuację drużyny z Ligi Mistrzów, tylko na sytuację drużyny, która trochę się opiera przeciwko temu, żeby zaraz doszło do poważnych zmian, być może do zwolnień, ale o Sewilli sobie jeszcze porozmawiamy. O tym będzie dzisiaj połowa programu, natomiast od początku chciałem was zapytać, jesteśmy zaraz po zakończeniu letniego Mercato i czy teraz coś się nie skończyło, czy nie czeka nas jakaś lekka pustka, bo jak tak patrzę na to, co się dzieje wśród kibiców Barcelony, to się tak zastanawiam, po co komu te mecze? W zasadzie, czy te spotkania są komuś potrzebne, bo jednak to okno transferowe w tym wypadku to robi czasem jeszcze większe emocje. Wiesz, to potrzebujesz meczów po to, by ocenić, kogo warto sprzedać, kogo trzeba zatrzymać w klubie. I tak naprawdę to jest to ten główny powód, dla którego wciąż warto grać. Oczywiście to pół żartem, pół serio, bo to okno transferowe na Camp Nou wywołało wielkie emocje, tym bardziej, że już nie pamiętam, by okno transferowe Barcy było tak długie, ale i tak udane. Kibice Barcy mają dzisiaj naprawdę mnóstwo powodów do radości, no bo jak sobie spojrzymy tak, jeden do jednego przykładając, kto odszedł z klubu, kto przyszedł do klubu, to właściwie pod każdym względem klub zrobił krok do przodu. Zrealizowano właściwie wszystkie cele, bo przyszedł i napastnik, i skrzydłowy, i stoper, i dwaj boczni obrońcy. I tak naprawdę Xavi dzisiaj stoi przed kadrą, która z jego perspektywy dostała wszystko, czego on oczekiwał. Może nie jest to zespół idealny, no bo pewnie by się przydał jeszcze ktoś może do środka pola, taki Bernardo wymarzony, tak? Ale generalnie rzecz biorąc, trudno jest tę kadrę naprawdę w jakikolwiek sposób krytykować. Trudno jest krytykować działania Laporty i Mateu Alemaniego, którzy dokonywali kilku cudów, jak na przykład ta cała operacja z Pierre Emerickiem Aubameyangiem, czy też wypchnięcie w cudzysłowie z klubu Miralema Pjanicia, czy Martina Bright-White'a. Udało się naprawdę wszystko i teraz po stronie Xaviego stoi piłeczka, żeby zrobić z tej kadry naprawdę dobry zespół piłkarski. W pierwszej kolejce się nie udało, to było troszeczkę rozczarowujące. Wtedy wydawało się, że lekko może ujść powietrze z tego balonika, którego napompowaliśmy przez kilka tygodni czekania na ten pierwszy oficjalny mecz Barsy. No ale później, kiedy Barsa ogrywała w efektownym stylu i Real Sociedad, i Real Valladolid, no to ten balonik znowu się zaczął powietrzem napełniać. Tak, ja szczerze mówiąc jestem trochę zaskoczony po wczoraj. Mimo wszystko to pokazuje, że zostajemy jednak z tym ostatnim wrażeniem z reguły, tak? Bo to okienko transferowe, jak mówisz, jeżeli wrócimy do niego prawdopodobnie, no to boisko pokaże, ale jeżeli wrócimy do niego za parę tygodni, no to myślę, że w pełni sobie uświadomimy skalę tego, co Laporta, Alemani i spółka zrobili. Natomiast po wczoraj widziałem trochę taki właśnie niedosyt, można powiedzieć, ze względu na to, że ten ostatni dzień i ten właśnie balonik napompowany do granic możliwości do pęknięcia przez między innymi Gerardo Romero i takie miałem właśnie wrażenie, że ludzie mimo wszystko odczuwają taki niedosyt, dosyć, że powinno się wydarzyć coś jeszcze, ale jak sobie spojrzymy właśnie na przykład na te liczby, ile tych zawodników udało się nie tylko sprowadzić, ale ilu zawodników udało się z klubu wypchnąć i to w różnej formie, bo nie chodzi tylko i wyłącznie znowu o wypożyczenia jakieś z opłacaniem pensji piłkarzy, tylko udawało się również wypchnąć ich definitywnie i po prostu o nich zapomnieć, no to jest to absolutnie imponujące. No wspomniałeś, że nie pamiętasz, kiedy ostatnio było takie dobre okienko.
Myślę, że ostatnie takie dobre okienko to mogło być za Jeana Laporte w 2004 roku tak naprawdę. To było okienko transferowe praktycznie równie imponujące. Wtedy również mieliśmy do czynienia z takim gigantycznym eksodusem piłkarzy. Mieliśmy do czynienia z wieloma transferami, które potem no, zostały z Barceloną na lata, jak Deco, jak Samuel Eto'o, Gio Van Bronckhorst i tak dalej. No i to było niezwykle, niezwykle imponujące i myślę, że Laporte zrobił to po prostu znowu. Wydaje mi się też, że było takich kilka jeszcze okienek transferowych w historii Barcy, jak na przykład to okienko przed sezonem 14-15, kiedy może nie było takiej rewolucji piłkarzy z klubu, ale do klubu nagle przyszło kilku rewelacyjnych piłkarzy na czele z Suarezem czy Iwanem Rakiticiem. Dwóch tak bramkarzy, samo, dokładnie. Tak, tak, brawo, także Ter Stegen, okienko 8-9, też okienko, które nagle klub odwraca do góry nogami, bo wówczas rzeczywiście tę szatnię przewietrzono z weteranów jak Deco, jak Ronaldinho, przyszedł między innymi Dani Alves, przez który też Piqué wszedł do kadry pierwszego zespołu Busquets, wszedł Pedro, właściwie przebijał się powoli Pedro, bo on dopiero chyba rok później na stałe został włączony do Barsy. Także gdzieś te okna rewolucyjne były, zazwyczaj były właśnie za kadencji Joana Laporty. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, no bo wydaje mi się, że dzisiaj Xavi ma wszystkie instrumenty, by zrobić z tego naprawdę fajny zespół, no ale tak jak podkreślał Iwan Rakitic niedawno, Barsa po sezonie 14-15 miała absolutnie wszystko, by zdominować futbol światowy na kilka lat, ale okazało się, że pod kątem mentalnym, pod kątem charakterologicznym tam coś nie kliknęło. No i później te dwa, trzy kolejne lata z Tridente MSN już nie były tak udane jak ten pierwszy rok. Panowie, przechodzimy sobie do naszego stałego działu, czyli La Polemika i sobie troszeczkę podyskutujemy jeszcze o tym oknie. Na początek mam do was serię szybkich trzech pytań i tutaj proszę, żeby było szybko i konkretnie, bez rozwodzenia się. Panowie, jeżeli Gerard Romero podaje informacje, to na ile procent, w ile procent tych informacji wy mu wierzycie? Procentowo proszę. 70. No ja w jakieś 80. Okej, dobra. Od 0 do 10, na ile oceniacie to okno w wykonaniu Mateu Alemaniego? 9. 10. O, tutaj bardzo dobre oceny. No i przechodząc do naszego tematu, czy wy byście sprowadzili Hektora Bellerina, tak czy nie? Tak, za takie pieniądze, za takie, w obecnej sytuacji rynkowej, tak, bo jednak nie masz za bardzo opcji na prawej obronie. Nie ma piłkarzy, którzy byliby w stanie natychmiastowo dać Barcelonie jakość, a przychodzi Bellerin, czyli człowiek, którego aklimatyzacja nie dotyczy, no bo on przecież spędził właściwie całą młodzież w La Masii. Jest piłkarzem, który rok temu pokazywał się z bardzo fajnej strony w Realu Betis, no i też nikt od niego nie oczekuje w Barcelonie, że będzie jej zbawcą. On przychodzi bardziej jako uzupełnienie składu, jako piłkarz, który ma przez ten rok się zrewaloryzować i wydaje mi się, że w tych najważniejszych meczach tak czy siak Xavi będzie korzystał z duetu Koundé-Araujo na prawej stronie, a Bellerin będzie właśnie opcją na tych rywali słabszych lub na rywali, kiedy trzeba będzie bardzo mocno zaatakować. Tak, prosiłeś Dominik, żeby krótko, ja uniknąłem odpowiedzi, bo szczerze mówiąc uważam, że ostatniego dnia okienka to była dobra decyzja, żeby go sprowadzić. To był pewnie najlepszy dostępny zawodnik, natomiast myślę, że akurat tutaj pewnie można to było zaplanować lepiej od początku okienka. Ale wiesz, no, z drugiej strony właśnie pytanie jest, kogo można było wziąć, bo biorąc pod uwagę, że ten rynek jest całkowicie suchy, w cudzysłowie, to nie ma za bardzo kandydatów, tak? No jest ten Juan Foyt, który się Xaviemu się bardzo podoba. On byłby kandydatem rewelacyjnym, bo pasuje zarówno dlatego, że może grać i jako prawy, i jako środkowy obrońca, jest bardzo wszechstronny, on właśnie jest przesuniętym stoperem na prawą stronę obrony, jest bardzo konkretny w obronie. Naprawdę fajnie wygląda Juan Foyt, no ale jednak jak porównasz sobie konieczność wydania blisko 50 milionów euro do konieczności wydania 0 euro i 25% z kolejnego transferu, no to jest to jednak spora różnica finansowa dla klubu. Jasne, natomiast ja mam takie jedno nazwisko i między innymi dlatego nie powiedziałem, że to jednak dycha, bo jest takim malutkim, mimo wszystko niedosycik, Cesar Azpilicueta. Myślę, że to był transfer, który miał być dokonany i z którym było wszystko dogadane, a jednak tutaj się nie udało, no i potem poszukiwania tego prawego obrońcy były dość rozpaczliwe. No właśnie, Kuba, ty byś wybrał Azpilicuetę czy jednak Hektora Bellerina? No nie, jak sobie postawisz na szali Azpilicuetę i Bellerina, no to o każdej porze dnia i nocy bierzesz właśnie Azpilicuetę. Tym bardziej, że jest to piłkarz dużo bardziej doświadczony, z dużo większymi cechami przywódczymi, dużo bardziej ważny w szatni zarówno Chelsea, jak i w szatni kadry Hiszpanii, bo przecież Xavi go zna doskonale właśnie ze wspólnych występów w reprezentacji. To jest piłkarz, który od lat jest podporą drużyny Luis Enrique i wydaje mi się, że tutaj jakby była możliwość wzięcia obrońcy o takich umiejętnościach, tak wszechstronnego, bo mogącego grać na każdej pozycji w defensywie,
czującego się dobrze i w trójce, i w czwórce, to trzeba było go brać. No, ale Azpilicueta wolał skorzystać z oferty Chelsea, przedłużył kontrakt. Miał do tego pełne prawo, więc no, Xavi może tylko żałować, że się nie udało, ale też sam Xavi podkreślał na konferencjach prasowych, że ten temat był, że im bardzo zależało. No ale niestety dla Barsy Azpilicueta powiedział, że zostaje w Londynie. Ja osobiście Bellerina uwielbiam, no nie tylko przez te wszystkie sytuacje z Kowalem, ale też po prostu jako osobowość, jako człowieka, jego całe przemyślenia, jako piłkarza tak samo, no bo to jednak jest fajny futbol. Ewidentnie widać, że lepiej mu służy Hiszpania niż Anglia, odżył w Betisie. Dla szatni to też może być wielka postać, no bo widzieliśmy, jak on się wpasował do tej całej ekipy z Borchą Iglesiasem, która zdobywała Puchar Króla, z Joaquinem Sanchezem. Był tam po prostu filarem. No a jeżeli jeszcze wraca na swoją ziemię do Barcelony, to tym bardziej wszystko się to składa. Ale czy nie gryźli wam się, panowie, trochę taki sam profil zawodnika, że jednak Xavi chce najpierw Juana Foyta, który jest zupełnie innym graczem. Chce też Tomamenie, który też nie jest taki jak Bellerin. Nagle kończyć na tym Bellerinie, okej, no to jest opcja bezpieczna, nie jest ryzykowna, no bo jednak Bellerin obniża zarobki. Dajesz mu rok kontraktu, ale to nie jest coś takiego, że na zasadzie zapchamy dziurę, miejmy tam jakąś bezpieczną opcję, ale generalnie to on niespecjalnie nam się podoba i nie wierzymy z nim w przyszłości? Ja mam wrażenie, że być może trochę tak. Trochę to może przypominać taką sytuację z Adamą Traorem, mam wrażenie, w ostatnią zimę, no bo to jest podobny również, podobna historia, tak? Zawodnik, który no on akurat trochę dłużej, czy do bardziej zaawansowanego wieku, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć, pobył w Barcelonie, natomiast potem do tej pierwszej drużyny na stałe, powiedzmy na te pół roku, no mógł się przebić tylko i wyłącznie odchodząc i taką bardzo okrężną drogą, tak? Bellerin nawet nigdy nie zadebiutował przecież w seniorskiej drużynie Barcelony, miał bodajże 16 lat, jak odchodził. No i teraz wraca i myślę, że to jest, są tutaj punkty wspólne, no bo to jest powrót z Anglii. Kibice klubów angielskich, z tego co czytam, niekoniecznie są zachwyceni tymi zawodnikami. I tak samo jak Adama pewnie nie był tym profilem, którego Xavi szukał, natomiast Xavi potrzebował skrzydłowego, dostał skrzydłowego nawet pod względem krótkoterminowym, długoterminowo teraz dostał Rafinię, tak jak pewnie chciał, no to myślę, że podobna historia może być z Bellerinem i tutaj nie bez przyczyny ten kontrakt, jak Dominik wspomniałeś, jest zaledwie roczny. Wydaje mi się, że ten roczny kontrakt Bellerina, tylko roczny kontrakt Sergiego Roberta, no świadczy o tym, że to są obie opcje właśnie na przeżycie tego najbliższego sezonu, a poważne zakupy i wzmocnienia na tej pozycji dopiero przyjdą. Też mi się tak wydaje. Też miałem właśnie takie wrażenie, że ta długość jest bardzo symptomatyczna, bo wydaje mi się, że no Bellerin po prostu ma się zrewaloryzować. Teoretycznie to samo miał zrobić Memphis Depay. To niekoniecznie wyszło, no bo Depay ostatecznie w Barcelonie został. On podpisał co prawda dwuletnią umowę, nieroczną, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie jest podobna droga, że jest troszeczkę kij i marchewka, tak? Że piłkarz dostaje szansę, żeby się pokazać. Zobaczymy, czy zasłuży na lepszy kontrakt Bellerin. Dla mnie jest to piłkarz właśnie na chwilę. Dla Barcy pokaże się, mam nadzieję, że będzie wartościowym zmiennikiem, zadaniowcem, ale nie widzę w nim raczej zbawcy na prawą flankę. To przechodzimy sobie też płynnie do kolejnego naszego stałego działu, czyli protagonista, nasza postać tygodnia. Jaka była wasza reakcja, jak przeczytaliście tuż na końcu okna, że klub chce wypchnąć Jordiego Alby, bo to o nim będziemy właśnie rozmawiali, że chce opłacić 60% jego pensji i wysłać go do Interu Mediolan, wykorzystać tę sytuację? Jak wy w ogóle zareagowaliście? Czy to było trochę tak, że trzymaliście trochę kciuki? Okej, żegnamy się z tymi Vacas Sagradas, już będzie lekkie czyszczenie szatni z tej starej ery, z tych piłkarzy, którzy już mogą na swój sposób nie dojeżdżać? Czy wy jednak patrzycie na to, że to jest nadal topowy lewy obrońca i Alemany chyba na chwilę upadł na głowę albo gdzieś go tam przegrzało, że taki akurat ruch sobie wymyślił? O co chodzi? Jakby czy on naprawdę zarabia tak wiele i nie daje aż tak wiele, że to miał ręce i nogi? Dlaczego w ogóle klub zdecydował się na taki ruch? Bo mam wrażenie, że nawet jeżeli Alba został, no to tam doszło już do jakiegoś tąpnięcia i to już nie będzie taka sama relacja jak wcześniej. No właśnie, to pytanie o kwestię relacji i jej potencjalnej odbudowy między Xavim i Albą, czy Albą a resztą składu jest zasadne, choć wydaje mi się, że ta plotka o transferze Jordiego Alby, ona wyniknęła od agenta Marcosa Alonso. Gdzieś widziałem taką teorię, czy taki wpis od jednego z katalońskich dziennikarzy, że plotka wyniknęła właśnie od agenta Marcosa Alonso, który zaoferował w cudzysłowie Jordiego Albę Interowi. Inter gdzieś tam pokazał, że jest okej, to trafiło do Barcelony. Barcelona powiedziała, że jest okej, no ale Alba się dowiedział na końcu. No a wiadomo, że bez jego zgody to wszystko się nie ma prawa żadnego wydarzyć. I wydaje mi się, że na dobre to wszystkim wyszło, no bo Jordi Alba nie powinien moim zdaniem odchodzić z Barcelony.
teraz ma wielu konkurentów. Albo na swojej pozycji, bo jest Ibaldi, Marcos Alonso, jest właśnie sam Jordi, więc będzie sporo osób do gry. Ta rywalizacja zawsze pomaga. No i wydaje mi się, że tym, co jest fundamentalne przy analizie postaci Alby, jest fakt, że w końcu jest i trener, który nie boi się rotacji, i nie ma też dyktatora w środku pola Leo Messiego, który z Jordim Albą czuł się naprawdę rewelacyjnie. I ten duet Alba-Messi przez lata był duetem, który tę obronę rywali rozmontowywał. Xavi pokazał nam, że on nie boi się odstawiać kapitanów. Jak pytałem się go po meczu z Realem Valladolid o to, o te dwie kolejne suplencje, tak o dwa razy posadzenie Alby na ławce właśnie w meczach z Realem Sociedad i Realem Valladolid, on powiedział, że nie należy szukać w tym żadnej kontrowersji, że to jest sytuacja normalna, że jest w zespole rywalizacja, że gra ten, który w tym momencie na to zasługuje, ale też podkreślał Xavi, że bardzo ważny jest Alba dla niego pod kątem kadry, pod kątem scalenia jej od strony mentalnej, od wewnątrz. No i też uważa, że i Alba, i Piqué, którego sam z siebie wspomniał, bo ja o niego akurat nie pytałem, oni będą piłkarzami, którzy w dalszej części rozgrywek odegrają bardzo ważną rolę. No i nie ma się co oszukiwać, tak pewnie będzie, bo jednak sezon jest naprawdę piekielnie długi. Mamy rozgrywki La Liga, które się skończą w czerwcu, po drodze jest jeszcze Mundial, po drodze jest jeszcze mnóstwo meczów Ligi Mistrzów. Tak naprawdę teraz do listopada gramy praktycznie co 3 dni, więc gdzieś te rotacje będą musiały mieć miejsce. I jeżeli masz możliwość rotowania piłkarzami takimi jak Alba, jak Marcos Alonso i jak jeszcze Balde, który pokazał się z naprawdę fajnej strony w meczach z Sociedad i Valladolidem, to tylko lepiej dla ciebie jako dla trenera. Tak, no ja powiem szczerze, że jestem trochę zaskoczony w odniesieniu do tego, co powiedziałeś, że Xavi jako zaletę Jordiego Alby wymienił właśnie tę sferę mentalną, bo to jest z kolei wada, którą ja bym wymienił jako pierwszą. Ja się przyznam absolutnie szczerze i bez bicia, że ja nie jestem fanem Jordiego Alby. Nie jestem nim ze względu głównie, nawet nie mówię o czysto sportowych aspektach, tylko o aspektach pozasportowych. Wiemy, że on miał szereg zachowań i w stosunku do kibiców, jak na przykład uciszanie Camp Nou po bramce, i w stosunku do rywali, które niekoniecznie były sportowe. No tutaj, jeżeli mamy mecz z Sevillą, to można przypomnieć na przykład historię z nowym kolegą klubowym, czyli rzucenie, czyli jeżeli chodzi o sytuację z Koundé, ale nie tylko, no wiem, że Alba też miał takie epizody, tylko był po tej stronie rzucającej, a nie przyjmującej piłkę w tamtym przypadku. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię już czysto sportową rzeczywiście, no to jeżeli Xavi sadza go na ławce, jeżeli gra zamiast niego właśnie Alex Balde, jeżeli przychodzi Marcos Alonso, pytanie jest, jaka będzie rola Jordiego Alby w tym sezonie, bo ja uważam, że jak najbardziej, to jest zupełnie zgoda. On zeszły sezon miał, myślę, że całkiem przyzwoity. Został chyba najlepszym asystentem ligi, o ile się nie mylę. Albo się był przynajmniej blisko tego tytułu. Myślę, że na pewno był najlepszym lewym obrońcą La Liga w zeszłym sezonie i to w ogóle bez jakichś pewnie wielkich kontrowersji. Natomiast pytanie jest takie, czy to w dalszym ciągu jest zawodnik, który jest w stanie dać to coś ekstra, tak? No bo wymagania w Barcelonie w tym sezonie znacznie się zwiększyły w stosunku do wymagań z sezonu poprzedniego. Ja myślę, że jesteśmy w stanie powiedzieć, że Jordi Alba no, najlepsze mecze w karierze prawdopodobnie już wszystkie rozegrał, tak? I wiem, że na chwilę obecną Alex Balde może być zawodnikiem od niego słabszym, ale z kolei te mecze są jeszcze przed nim. Pytanie jest takie, jaka będzie sytuacja Jordiego Alby właśnie w kontekście tego, jeżeli on będzie grał mniej, czy nie zaczną się robić jakieś kwasy w drużynie, zwłaszcza w kontekście Mundialu, który się zbliża. Wiemy, że jego relacja z Luisem Enrique bywała dosyć, tak powiem, burzliwa w przeszłości. Chociaż dzisiaj natrafiłem na taki filmik, jeden z youtuberów hiszpańskich robił taką szybką serię pytanie-odpowiedź, jeżeli chodzi o Jordiego Alby. No i jak się go spytali, jaki jest najlepszy trener, to powiedział, że Luis Enrique właśnie, więc tutaj widać, że się podlizuje trochę przed mistrzostwami świata, ale z drugiej strony, no właśnie, bo spytano się go o największe marzenie również i on powiedział, że tym największym marzeniem jest dla niego wygranie Mundialu. On w przeciwieństwie do tych pozostałych weteranów Barcelony przecież jest troszkę młodszy i nie miał okazji załapać się o tej Hiszpanii zwycięskiej w 2010 roku. No a tutaj znajduje się w takiej trudnej sytuacji, że 2,5 miesiąca właściwie przed Mundialem zasiada na ławce i nie wiadomo, co z tego będzie. Więc no myślę, że rzeczywiście Xavi dał mu tutaj takie ostrzeżenie dosyć poważne i miejmy nadzieję, że on z niego skorzysta dla dobra wszystkich. Wjechało tam właśnie takie małe lizusostwo, też to widziałem, że Jordi Alba jednak zagrał tam mocno pod siebie, żeby się selekcjonerowi
żeby się pokazać selekcjonerowi, żeby się przypomnieć. Natomiast no, Jordi Alba ma, tak jak wiemy, dwie twarze. W ataku to jest piłkarz, którego w ogóle no, nie ma co podważać. No fenomenalnie, jeżeli chodzi o te zagrania, jeżeli chodzi o przegląd gry. Nie tylko nawet same dośrodkowania, ale nawet prostopadłe piłki. No jednak fenomen, ale nie ma też przypadku w tym, że Iraola planuje mecz Rayo Vallecano z Barceloną i mówi, gramy piłkę na Jordiego Alby. On się nie wróci, on zapomni, on gdzieś tam będzie truchtał, będzie myślał gdzie indziej, zdekoncentruje się i też to będzie słaba strona Barsy, więc kiedy przyjdą takie mecze poważniejsze, zobaczymy, czy takim spotkaniem będzie Sevilla, czy to jednak będzie wbrew pozorom spacerek, no to zobaczymy też, jak tam będzie wyglądał Jordi Alba. Ja przyznam uczciwie, że chętnie bym go wymienił, gdyby był już gotowy kandydat. No jednak Marcos Alonso to nie jest dzisiaj postać, która jest dla mnie takim gościem, który po prostu wchodzi z miejsca i jestem spokojny, że da aż tyle w ofensywie, a tego Barca przecież potrzebuje. A Balde, no chciałbym go zobaczyć przez cały sezon, może przez, no właśnie przez cały sezon dopiero na takim poziomie, żeby ocenić, czy to już jest jego czas. Na razie wiadomo, że to jest za wcześnie. To jest jeszcze młodziutki chłopak, który popełnia dużo błędów, ale ma w sobie jakieś takie małe papiery na katalońskiego Alfonso Davisa. Zobaczmy sobie teraz jeszcze całą kadrę Barcelony, żeby to wszystko spiąć i podsumować. I tak spoglądając na wszystkie pozycje, jak to jest obsadzone, no to właśnie, kto w tej kadrze może cierpieć najbardziej? Czy tak jak powiedzieliśmy, ktoś na lewej obronie, gdzie jest trzech kandydatów, czy właśnie Piqué, który dzisiaj jest piątym obrońcą? Jak patrzycie tak na to wszystko, to macie jakieś, nie wiem, punkty zastanowienia, wątpliwości? Czy na przykład Depay nie będzie też narzekał, że może dostawać mało szans przy Lewandowskim? Czy jednak patrzycie na to i to jest taki sielanka, pełen spokój, że naprawdę tak powinna Barca budować głębię składu? Teoria mówi, że dokładnie tak się tę głębię składu powinno budować. Praktyka mówi, że zawsze pojawi się jakiś piłkarz, który będzie niezadowolony, że zawsze będzie piłkarz, który będzie narzekał na brak minut. No i ten Memphis rzeczywiście może być piłkarzem, który może narzekać, bo o ile w poprzednim sezonie on się wymieniał z Aubameyangiem czy z De Jongiem, no to jednak to byli rywale z kompletnie innego poziomu sportowego. A Robert Lewandowski jest piłkarzem, który gra i cieszy się, gdy gra, a kiedy nie gra, kiedy nie gra, to jest wyjątek. On bardzo, bardzo rzadko siada na ławce rezerwowych, niekoniecznie często lubi być rotowanym. I więc wydaje mi się, że Depay może naprawdę liczyć w tym sezonie przede wszystkim na wejścia z ławki w końcówce, ale też jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w kontekście ustawienia Barsy, bo widzieliśmy, że ten system, w którym jest dwóch skrzydłowych, kiedy jest Lewandowski, kiedy jest dziewiątka taka grająca za jego plecami, jak Ansu Fati na przykład, to potrafiło wyglądać bardzo, bardzo fajnie. Jeśli chodzi o Piqué, to ja się nie spodziewam kłopotów. Raczej myślę, że to jest już na tyle dojrzały piłkarz, że zna swoją rolę i raczej on nie był chyba typem, który by szatnie w cudzysłowie niszczył. Ale ciekawy jestem tego, jak będzie wyglądała relacja w środku pola, bo tam jednak jest czwórka piłkarzy takich naprawdę topowych i dwóch piłkarzy, którzy są tacy już do rotacji w nieco mniejszym stopniu. Tak? Już jednak kiedy dajesz na boisko między innymi Pjanicia czy Cassiego, no to jednak czuć różnicę jakościową między tą czwórką, którą ma Xavi dziś do wyboru. Tak, no wracając na chwilkę do Memphisa, ja szczerze mówiąc byłbym bardzo zdziwiony, żeby on robił jakieś problemy z tego, że będzie grał ewentualnie mniej, bo jego nikt na siłę przede wszystkim nie zatrzymywał. No trzeba powiedzieć sobie wprost, że Memphis trochę chyba jest sam sobie winien, bo wiemy, że były te doniesienia, że on był dogadany z Juventusem, ale tam się rozbiło kwestie stricte finansowe, no i dzięki temu możemy oglądać Arka Milika w Juventusie, więc nie wiem, czy Memphis rzeczywiście będzie też takim zawodnikiem, który będzie problematyczny, mam nadzieję, że nie. Tak jak wspomniałeś wcześniej, ten sezon jest absolutnym wyjątkiem, ten sezon jest bardzo, bardzo długi naprawdę i bardzo intensywny. Większość tych piłkarzy Barcelony jednak na Mundial jedzie. Część z nich jest z kadr, które no prawdopodobnie możemy się spodziewać, że zagrają do samego końca praktycznie. Oczywiście Robert Lewandowski jako pierwszy tutaj można go wymienić, przynajmniej tak sobie życzymy. Ale tak już zupełnie na poważnie, to myślę, że tych minut nikomu nie zabraknie i ta rywalizacja jest po prostu zdrowa i dobra. Ja myślę, że sam Xavi tutaj też jest ciekawą postacią pod tym względem. No przecież Xavi ten swój ostatni sezon w Barcelonie również spędził jako rezerwowy. Tak? No pojawił się nowy trener, przyszedł Luis Enrique, posadził go na ławce, gdy on był kapitanem i gdy wcześniej jego pozycja przecież w drużynie była niepodważalna, nagle musiał zacząć oglądać z ławki występy Ivana Rakitića i myślę, że na koniec dnia Xavi tego nie żałuje, bo na koniec sezonu jako kapitan podniósł wszystkie możliwe puchary. To panowie, chętnie sobie jeszcze posłucham, oczywiście oprócz waszych opinii, co na to wszystko
do powiedzenia ma Gaiska Mendieta, czyli były piłkarz Barsy, Walencji, Lazio, dzisiaj ambasador La Liga. My z Kubą Kręcidło byliśmy na spotkaniu właśnie z nim, gdzie on z cypryjskiego Pafos łączył się z nami, natomiast pokazał, że jednak internet, czy to w Hiszpanii, czy w Polsce, jest na znacznie wyższym poziomie, ale na parę kwestii udało się porozmawiać i zobaczmy teraz w Barca Studio, co do powiedzenia ma jedna z legend La Liga, Gaiska Mendieta. Widzę, że nie mamy na razie połączenia z Gaiską Mendietą, okej. Czy jednak ten cypryjski internet rzeczywiście cały czas jeszcze funkcjonuje? Zapytaliśmy Gajskę przede wszystkim o kilka takich kwestii, no, podstawowych. Jak on widzi ten początek sezonu, czy Xavi dźwiga tę rolę w ogóle trenera, o rywalizację też Roberta Lewandowskiego z Benzemą, między innymi Mendieta powiedział o tym, że no, nie spodziewał się, że tak szybko wejdzie, zaaklimatyzuje się Polak do zespołu Barcy, bo jednak każdego sporo kosztuje wejście do nowych rozgrywek, nowej ligi, ale miejmy nadzieję, że już teraz ten cypryjski internet pozwoli nam to przewalczyć, także posłuchajmy teraz już na poważnie Gaiskiej Mendiety. Bueno, para mí no es una sorpresa, creo que Xavi ya el año pasado mostró sus intenciones, sus ideas en cuanto a la idea de juego y con los jugadores que tenía. Este año el Barça se ha aplicado arduo y duro en cuanto a la faceta de fichajes y creo que bueno, que ha conseguido reforzar el equipo, sobre todo en la parte de arriba, donde Lewandowski está haciendo de las suyas, como era de esperar. Y aportar al Barça no solo en juego, sabemos lo importante. Exacto. Entonces, eso ha permitido a Xavi tener muchas posibilidades, sobre todo a la hora de atacar. Muchos jugadores por fuera, muchos jugadores por dentro, velocidad, habilidad, y liberando un poco también a los hombres de medio campo. Insisto que para mí, este año obviamente era el reto de Xavi con un equipo que estaba en cierto modo hecho a su medida y hasta ahora, obviamente todavía es pronto, pero hasta ahora está demostrando que bueno, que es capaz de administrar un equipo como este de este nivel y estar ahí. Está claro que también al principio con un empate en casa todo el mundo empezó a temblar y empezó a dudar, pero esto, vamos, ni ahora son campeones seguros ni hace dos jornadas era una crisis institucional tremenda. Es el término medio. Creo que Xavi todavía tiene mucho que mejorar en el equipo, pero sin duda lo va a ir trabajando y lo va a ir consiguiendo, porque tiene los jugadores para eso y insisto, tiene... Hombre, sin duda va a ser un duelo muy interesante para todos nosotros. Son jugadores distintos, sin duda y seguramente haga referencia de dos de los equipos más iconos del fútbol mundial, no solo de la liga. Eso obviamente nos hace pensar esto, en esta lucha sana por el máximo goleador, por títulos, por trofeos. Los dos obviamente con amplia experiencia y calidad, lo han demostrado en los últimos años. Lewandowski obviamente podíamos dudarnos la palabra, es quizás expectativas de que pudiera tardar un poco en adaptarse al fútbol de la Liga y al fútbol del Barcelona, pero vemos que eso no ha sido un problema. Con lo cual, estamos ya todos listos para disfrutar de este duelo por goles y por juego, entre no solo Barça-Madrid, sino Benzema-Lewandowski. Dudaba, no, las ocasiones estaban ahí. Es cuestión de tiempo, es cuestión de adquirir la condición física que te permite el desarrollar tu juego y el de bueno, maximizar tus acciones. Lo vimos ya enseguida en las siguientes jornadas, lo hemos visto en las siguientes jornadas. Las ocasiones que tiene, no es un delantero que perdone. Y es a lo que estábamos habituados y es lo que está demostrando ahora. Estoy seguro que durante la temporada habrá partidos que tenga 5 ocasiones y no meta un gol, pero será circunstancial, será momentáneo. Es un jugador que va a estar entre los top 3 goleadores seguro, sin duda. No, bueno, me ha sorprendido en el sentido de que ha sido muy rápido. Siempre piensas que un jugador llega a un país nuevo, llega a una liga nueva,
necesita un poco de adaptación. No lo ha necesitado, creo también porque el equipo se ha sabido adaptar a él y también principalmente porque él tiene esa capacidad. Es capaz de jugar, quizás como juega con Polonia, es diferente a como juega con o ha jugado con el Bayern en la anterioridad. Tiene esa capacidad de saber interpretar los partidos y de ser un 9 de área, a ser un 9 fuera de área, a ser incluso a veces un 10 o como dicen de Benzema, un 9. Sin duda, bueno, Barça-Madrid por supuesto, pondría Atlético-Madrid, pondría Sevilla, aunque ha tenido un inicio de temporada dubitativo, pero creo que al final tiene plantilla como para aspirar a estar ahí. El Villarreal, creo que este año tienen grandes esperanzas en estar ahí, en ese top 4. Y Betis, también con Pellegrini, viene trabajando muy bien las últimas temporadas. To był Gajs Komendieta w Barca Studio. Przed tygodniem mieliśmy trenera Paczetę bardzo ekskluzywnie, teraz Gajskę i za tydzień też już mogę obiecać, mamy nagrane rozmowy, że to będą też zacni goście. Wśród jednego, u jednego z byłych trenerów Barsy gościliśmy w mieszkaniu, także warto czekać w każdym Barca Studio, nie tylko nasze polskie głosy. Były tutaj napisy, bo tak sami zdecydowaliście, pytaliśmy was o głosy, czy wolicie lektora, czy wolicie napisy, natomiast u nas w Empik Go, gdzie wszystkie nasze materiały i podcasty znajdziecie, no to tam po prostu będzie wersja do posłuchania większości programów, także tam was odsyłamy, jest to możliwości słuchania bez reklam, offline, w tle, do biegania, gdzie tylko chcecie. Natomiast teraz już przechodzimy do Sevilli, nie tylko samą Barceloną człowiek żyje, akurat tam dzieje się jeszcze więcej, więc poświęcimy teraz trochę miejsca ekipie z serca Andaluzji, czyli El Rival Intimo. Na Estadio Ramos Sánchez Pizjuán dym i naprawdę bardzo trudna sytuacja. Po trzech kolejkach 1 punkt na 9 możliwych. Duży kryzys w defensywie. Mimo tego, że Monchi na takiej wyjaśniającej konferencji prasowej zapytany o to, czy nie ma konfliktu z Lopetegim, to wyjął telefon i pokazał, zobaczcie, tutaj mamy selfie sprzed kilku dni, czy tak wyglądają ludzie skonfliktowani. No to ja powiem uczciwie, to była wersja, która mnie bardzo mało przekonywała. No bo widać, przynajmniej to jest takie też moje zdanie, że po Monchim widać już zmęczenie. Mimo tego, że całkowicie broni tę całą swoją pracę. Lopetegi też jest zirytowany, bo nie wydaje mi się, że był zadowolony z tej akurat kadry transferowej. No Sevilla jest bardzo w trudnym momencie, kiedy ma rocznie 180 milionów euro dochodów, a 240 milionów różnych wydatków. I to jest takie balansowanie na granicy, kiedy jeżeli nie sprzedadzą piłkarzy, no to naprawdę będą w trudnym położeniu. Jeżeli sprzedadzą, muszą ich znacznie taniej jakoś zastąpić. Panowie, tak się zastanawiam. Może najpierw spójrzmy sobie na transfery Sevilli. Czy wy uważacie, że ta ekipa no naprawdę spadła półkę niżej albo nawet jeszcze więcej? Czy może trochę histeryzujemy na początku rozgrywek, bo te wyniki nie były najlepsze? Bo zremisowali jedynie z Valladolid, ale nawet ta Almeria z Largem Ramazanim. Z Largem Ramazanim i też zarazem z Umarem Sadikiem, który już odszedł, no to załatwiła w derbach Andaluzji Sevillę. No nie da się ukryć, że to, co się dzieje w Sevilli, powodów do optymizmu nie daje. Jak spojrzymy na piłkarzy, których Sevilla ściągnęła i których Sevilla oddała, to ani jeden piłkarz, który został kupiony, nie jest lepszy od piłkarza, który został sprzedany. I w tym momencie teoretycznie piłkarze, których Sevilla wzięła, mają spory talent, bo i Jan Uzaj, i Isco, i Tejes, i Dolberg, i Nianzu to piłkarze, którzy naprawdę mają duże możliwości, ale przy każdym z nich trzeba dać gwiazdkę i napisać: jeżeli wszystko ułoży się tak, jak Sevilla chce, to mogą być dobre transfery. Na razie Lopetegi mówi, że Jan Uzaj nie jest gotowy. Na razie Lopetegi mówi, że Dolberg wraca do zdrowia i nie jest gotowy. Na razie Isco zagrał chyba 50 parę meczów w 4 lata i też niekoniecznie jest gotowy. Na razie Marcao nie wrócił jeszcze do zdrowia. Na razie Nianzu w pierwszych meczach nie pokazał się z dobrej strony. Także no, ciężary tak naprawdę. Sevilla w ostatnich latach żyła z transferów. To jest klub, który generalnie ma w swojej filozofii takie motto vender para crecer, czyli sprzedawać, by się rozwijać. To proste, teoretycznie. I ta filozofia Monchiego opierała się na tym, że Sevilla przez lata kupowała piłkarzy tanich, relatywnie młodych, którzy później w tej Sevilli wchodzili na wyższy poziom i odchodzili za wyższe pieniądze. I to się sprawdzało przez lata, ale w ostatnich 2 mniej więcej sezonach troszkę to się pozmieniało, bo Monchi postanowił ściągać piłkarzy
starszych na czele z Rakiticiem, z Papu Gomezem, z Fernando, z Papu Gomezem jest i tak dalej. Jest sporo nazwisk piłkarzy w okolicach właśnie 30 lub po 30, którzy w tej Sewilli mogli dać szybki wynik, dali dobry wynik sportowy, ale jednocześnie nie dawali wyniku finansowego w przyszłości, bo już się nie dało ich za bardzo sprzedać. Było sporo nie do końca trafionych transferów na czele z napastnikami, bo i En-Nesyri, i Rafa Mir rozczarowali. Czy no sporo było też wzmocnień, nie wiem, do środka pola, które niekoniecznie dawały to, czego Sevilla oczekuje. No i dziś mam wrażenie, że troszkę się tam miotają od ściany do ściany. No i Monchi mówi, że on teoretycznie jest z tego okna w miarę zadowolony i nie można mu się dziwić. No bo teoretycznie, biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe, które miała Sevilla w tym momencie, o czym mówił przed chwilą Dominik, że klub wydaje więcej niż zarabia, no to trzeba było podejść do tego w miarę rozsądnie. Ale z drugiej strony, jak można mówić o rozsądku w sytuacji, w której masz sytuację, gdy zarabiasz mniej niż wydajesz? To troszkę jest pomieszanie z poplątaniem i spodziewam się ciężkiego roku w Sewilli i też dość szybkich plotek o niełatwej sytuacji do PTG-go. Gdyby się zdarzyło, że Sevilla polegnie w rywalizacji z Barceloną, czego wykluczyć nie można, bo też Barca nie przegrała ostatnich 5 meczów na Pichuan, to tak naprawdę szybko będzie można mówić o naprawdę dużym kryzysie Sevilli. Ona już teraz, zdobywając punkt na 9 możliwych, rozpoczęła rok najgorzej od 41 lat. To mówi samo za siebie. A zaraz właśnie jest Barcelona, są kolejne ciężkie mecze, a też już kredyt zaufania do Lopetegiego nie był duży przed rokiem, kiedy mówiło się o odejściu trenera, kiedy mówiło się, że może ten projekt się wypalił, że może kogoś innego trzeba poszukać, także nie mam pojęcia, w jaką to stronę pójdzie, ale o ile przed poprzednim sezonem i 2 lata temu traktowałem Sevilla jako pewniaka do miejsca w top 4, tak dzisiaj jej tam po prostu nie widzę. No tak, tylko pytanie jest też takie... Zanim Michał, jeszcze jedna rzecz, bo panowie przygotowałem, bo spodobało mi się to, co powiedział Kuba, że dzisiaj żaden z tych nowych piłkarzy nie jest lepszy od tych, którzy odeszli. Ja przygotowałem sobie taką swoją graficzkę, gdzie wybrałem jakby, jak ten ranking sił moim zdaniem wyglądał. I właśnie pytanie, czy moglibyście się do tego odnieść? Czy wy to widzicie podobnie, czy trochę inaczej? Ocampos odchodził w fatalnej formie, ale dałem go jednak jako piłkarza trochę lepszego niż Januzaja. Natomiast jakby to wyglądało w waszym przypadku, jeżeli mielibyśmy właśnie porównać tych, którzy przyszli jako następcy? Ja myślę, że u mnie dość podobnie jak u ciebie, natomiast niestety mimo tego, że tutaj no, wygląda na to, że mamy 3 do 3, to jednak realnie to jest słabsza kadra. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli wymieniasz parę stoperów jednocześnie i to jest parę, z której jesteś zadowolony, no to może być to problematyczne, zwłaszcza gdy na tym początku sezonu nie jesteś w stanie w ogóle z jednego z tych stoperów, którego dopiero co sprowadziłeś, skorzystać. Więc tak jak też Kuba wspominał, ja myślę, że Sevilla w ogóle będzie można oceniać dopiero na późniejszym etapie, bo po prostu tak się złożyło, że zawodnicy, których sprowadziła, z różnych względów nie są jeszcze gotowi do gry. Nie są ani w formie fizycznej, wymagają odbudowania. Pytanie, czy rzeczywiście będzie ich potem odbudowywać Lopetegui. Ja uważam, że no, zdecydowanie przedwczesne byłoby zwolnienie go, bo okej, ten start sezonu jest słaby i trzeba też sobie powiedzieć wprost, że rywale byli najmocniejsi, tak? No bo to nie jest tak, że Sevilla dostała na początek na przykład Real, Barcelony i Atletico i zdobyła 1 punkt na 9 możliwych, no tylko się mierzyła z Osasuną, z Valladolid i z Almerią, tak? Więc... Beniaminkowie i jeden klub, który jest solidny, no ale takie dokładnie. Właśnie średnia La Liga. A teraz zaczyna się robić dopiero zabawnie jazda bez trzymanki, no bo jutro przyjeżdża Barcelona, w kolejnym tygodniu Manchester City, tak więc pytanie, co tutaj Sevilla będzie w stanie zaprezentować, no obaj rywale, myślę, jedni z trudniejszych, jakich sobie można tylko wyobrazić aktualnie, ale myślę, że to by było przedwczesne, żeby Lopetegiego już żegnać. Gdzieś mi się wydaje, że być może te zmiany trenerskie w tym sezonie też będą takie dokonywane podczas mundialu głównie, tak? No bo pytanie jest takie, czy jeżeli teraz nawet powiedzmy dasz mu jeszcze 2 tygodnie, będzie przerwa na kadry, potem zostaje ci tak naprawdę 1,5 miesiąca, 2 miesiące i tak czy siak masz 1,5 miesiąca przerwy. No nie sądzę, żeby ten nowy ewentualny trener był w stanie tutaj cuda uczynić w tym okresie. No też myślę, tak... Myślę, że takim cytatem odcinka, panowie, możemy dać właśnie słowa Monchiego z tej konferencji, bo on powiedział coś takiego, że czym dalej w sezon, tym będzie się zmieniała optyka kibiców. I on powiedział, że Papu Gomez będzie się wydawał wyższy, Jesus zaraz przystojniejszy, a En-Nesyri będzie miał więcej włosów na głowie i że tak naprawdę ta optyka się cały czas zmienia. Natomiast ja się zastanawiam, czy jakby tutaj pewien cykl się też nie skończył. Oczywiście, no teraz mówimy na podstawie tych negatywnych wyników, ale Lopetegui zrobił kapitalny wynik. No 3 razy z rzędu Liga Mistrzów, świętowany też Puchar w Europie.
minuty, więc no to była kapitalna robota, ale no dzisiaj oni mają jedną z najstarszych drużyn w ogóle w całej lidze, o czym też Kuba powiedział. Średnia ponad 28 lat i brakuje mi tam takiej zdrowej energii. Też praktycznie no masz cały szkielet defensywny wyjęty, więc naprawdę Sevilla będzie miał problemy, ale no wiemy też, jak wielokrotnie zmieniała się ta właśnie optyka w trakcie rozgrywek. Wy temu Monciemu wierzycie, czy jednak to już jest trochę tak, że każda formuła ma swoją datę ważności? Wiesz co, ja mam wrażenie, że sukces też jest pewnego rodzaju pułapką. I w tym momencie właśnie Sevilla w tę pułapkę wpadła, no bo cały czas wpajano piłkarzom i kibicom, że celem jest czwarte miejsce i tylko czwarte miejsce jako cel minimum jest stawiane, a jeżeli uda nam się osiągnąć coś więcej, to w ogóle będzie super. No i w poprzednim sezonie na przykład Sevilla długo była jedyną alternatywą dla Realu Madryt w walce o Mistrzostwo Hiszpanii. Oczywiście wiosną Sevilla z tej walki się wypisała, ale długo wydawało się, że Lopetegui zbudował naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocny skład, bo właśnie do przełomu stycznia i lutego, z tego co pamiętam, ta Sevilla była naprawdę drużyną w wielkiej formie. A później przyszedł taki kryzys, z którego się Sevilla do dziś nie jest w stanie podnieść. Bo to nie jest tak, że my mówimy wyłącznie o kryzysie Sevilli na podstawie tych trzech kolejek w tym roku. Oni w tym roku kalendarzowym wygrali 5 z 21 meczów w La Liga. To jest jakaś bardzo, bardzo niska liczba. I to jest coś, co musi martwić fanów Sevilli, bo to już od dłuższego czasu jest taka negatywna dynamika tej drużyny, negatywne wyniki, negatywna atmosfera wokół klubu, która z tygodnia na tydzień coraz bardziej tylko gęstnieje. No a po tym, jak okazało się, iż sprzedajesz tak naprawdę ten duet z obrońców, którzy tworzą kręgosłup Sevilli, tak? Bo ona nigdy nie była drużyną, która wygrywała dzięki atakowi, tylko raczej to było 1-0 i broniliśmy się we własnym polu karnym dzięki czwórce Bono, Fernando, no i dwójce stoperów. Teraz tej dwójki stoperów nie ma, trzeba budować od zera. Nie wiem, czy jest kim, nie wiem, czy jest na kim w perspektywie właśnie tego zespołu i tego, czy Lopetegui będzie w stanie na nowo odkryć całą organizację drużyny, dlatego też jestem troszkę zmartwiony, tym bardziej, że no, można mówić, że i Dolberg, i Januzaj teoretycznie powinni wnieść trochę optymizmu do Sevilli, że teoretycznie Dolberg powinien dać skuteczność, że teoretycznie Januzaj ma dobry strzał, no ale jest piłkarzem nierównym, że Isco teoretycznie powinien rozwiązać problemy Sevilli z autobusami, które ustawiali rywale, które były nie do przeskoczenia dla Sevilli w tamtym sezonie, no ale to jest teoria, a praktyka i sytuacja, w której piłkarze Sevilli nie są gotowi i będzie się przeciągać jeszcze przez dobrych parę tygodni. I to trudno jest mi sobie wyobrazić, żeby nagle Sevilla z marszu wróciła do rywalizacji na przykład z Villarrealem, który już teraz ma nad nią kilka oczek przewagi w ligowej tabeli, dokładnie 6. Bo Villarreal też sezon rozpoczął naprawdę rewelacyjnie i na dziś to właśnie ekipa Emeriego wydaje mi się być dużo bardziej konkretnym kandydatem do tej ligowej czwórki. No to właśnie ta kwestia sukcesów, o której mówiłem wcześniej, swego czasu pogrążyła też Emeriego, na przykład w Walencji. Tak? No 2 lata, 2 trzecie miejsca, 2 pełne sukcesów lata w pierwszej dekadzie tego wieku, a później okazało się, że przy pierwszym kryzysie szybko o tym zapomniano, no bo liczy się tylko to, co jest tu i teraz. No tak, jak stara dobra prawda, że nie warto się wychylać, tak? Zwłaszcza w piłce, bo jeżeli zrobisz coś za dużo, no to nagle się okaże, że tego właśnie będzie się od ciebie w kolejnym wypadku wymagać. Tutaj pewnie The Office, jeżeli ktoś oglądał, jest dobrym przykładem. Natomiast Monchi, jeżeli chodzi o tę konferencję prasową, wydaje mi się, że on może nie tyle wypalony, ale sfrustrowany to na pewno był i to można było odczuć, bo on niby mówił, że jest podekscytowany tym sezonem najbardziej od lat i tak dalej, ale to nie brzmiało jakoś tak zbytnio przekonująco. Było sporo takich komentarzy, właśnie na przykład krytyka tego, że to okienko transferowe jest takie szalone pod jego koniec i tak naprawdę to, że ono się powinno zamknąć wcześniej. Powinno być raczej połączone ze startem ligi, żeby każdy wiedział, gdy zaczyna się liga, no gdzie będzie grał, jaką kadrą będzie dysponował i tak dalej. Ja swoją drogą się z tym zgadzam. Natomiast też Monchi powiedział takie, wydaje mi się, mądre zdanie, że transfery rzeczywiście można oceniać dopiero po fakcie i tego czasu trochę potrzeba. Ja rozumiem, że on sobie ten czas często kupuje, natomiast on powiedział między innymi, że gdy udało mu się skonstruować, jak się wydawało, najmocniejszą Sevillę, gdy Sevilla miała najmocniejszą kadrę w ostatnich latach i on tutaj wymieniał Rakiticia, Navasa, Negredo, Kondogbie, no to Sevilla wylądowała na 9. miejscu. Rzeczywistość to weryfikuje. Tak
Tak jest. Panowie, tak jak mówiliście o tym, że ci piłkarze są w bardzo złym momencie, to mamy też taką grafikę, która właśnie pokazuje, jak dzisiaj wyglądają te transfery na początku stycznia, że piłkarze przyszli albo bez okresu przygotowawczego, albo właśnie z kontuzjami. No i też stąd Lopetegi nie może ze wszystkich tych piłkarzy skorzystać. Natomiast on użył też dzisiaj na konferencji takiego zwrotu, który może był trochę autokrytyką. Powiedział, że on musi znowu sprawić, żeby ci piłkarze uwierzyli, że mogą być wielkim zespołem, że tam ewidentnie też brakuje takich kwestii samej wiary i pewności też w ten przekaz Lopetegiego i w to, że oni mogą znowu być taką wielką siłą, która przecież pamiętamy, pół roku temu jeszcze wierzyła, że będzie mogła walczyć nawet z Realem o mistrzostwo, gdzieś tam przynajmniej się pościgać na jakimś dystansie, bo przecież była na drugim miejscu. Zanim jeszcze przejdziemy tak konkretnie do tego składu, to tak się zastanawiam tutaj w tym kontekście. No mówił też o, na przykład Monchi o tych warunkach właśnie letniego okna transferowego, że gdyby, że krzyczeli duże ceny za piłkarzy ich rywale, że za Markao chcieli 20 milionów i pewnie za tyle by go nie kupili, że początkowo za Nianzu Bayern krzyknął 30, trzeba było tę cenę zbijać. Michał, ty powiedziałeś, że generalnie też się zgadzasz z tym, że od pierwszej kolejki okienko już powinno być zamknięte i powinny być te kadry jasne. Brzmi to sensownie, ale też jest taka zawsze duża ironia w tym, że każdy trener, prawie dyrektor powtarza to zdanie, a na końcu i tak wszyscy czekają z szaleństwami na ostatni dzień. Tak samo jak nawet Sevilla z Dolbergiem, z Januzajem, który swoją drogą też kalkulował, że może nawet trafi do Barcelony. Później zaczął szukać jakichś alternatywnych opcji, wylądował finalnie w Sevilla, co i tak nie jest najgorszą opcją. Dobra, panowie, pomówmy sobie jeszcze o konkretach, czyli właśnie o tym, kto potencjalnie może Barcelonę spróbować dotrzymać, co będzie atutem tego klubu, więc przejdźmy sobie do naszego działu plan antylewandowski. Dzisiaj powiem wam, panowie, tak, ja jestem w bardzo ciepłym miejscu, które generalnie sprawia, że nie jest łatwo pracować, ale dzisiaj nasz wydawca, puszczam oczko, jednak trochę bardziej śpi w tych warszawskich warunkach. Więc zaraz sobie przejdziemy do planu antylewandowski już teraz. Jak tak sobie myślę o szansach Sevilla w tym meczu, no to tak. Po pierwsze na logikę. Nie ma ich zbyt wiele, bo Sevilla dzisiaj nie jest zespołem, który wierzy w siebie, który jest na fali, któremu łatwo przychodzi tworzenie sytuacji. Z drugiej strony mają własny stadion, gdzie sam powiedział Monchi, oczywiście to jest zawsze banał, 12 zawodnik kibica, ale wiem, jak jest na Sanchez Pizjuan. Tam naprawdę jest gorąco i gdzie się odkuwać, jak nie właśnie w takim miejscu, nie z takim przeciwnikiem, który też... No jednak jest zawsze ta wielka, specjalna motywacja na Barcelonę, akurat tutaj w sercu Sevilla. Spójrzmy sobie też na jedenastkę tego klubu, którą ja przynajmniej prognozowałem i tam będą gigantyczne problemy, nawet jak już mówimy o tym planie antylewandowskim. No, na środku obrony jest naprawdę pustka. Przede wszystkim ten młody sprowadzony z Bayernu Tanguy Nianzu, ale również albo tam zagrany Mania Gudeli, który jest defensywnym pomocnikiem. Może zobaczymy tę jedenastkę, co? Bo jej nie widzimy jeszcze. Właśnie, albo najprawdopodobniej José Ángel Carmona, czyli chłopak, który naprawdę na co dzień w juniorach Sevilla był prawym obrońcą. Teraz trochę z przymusu zaczął grać bardziej na środku. Nie szło mu to najlepiej w okresie przygotowawczym, ale po prostu nie było tam komu grać. Więc jak tak sobie na to patrzę, to naprawdę trudno mi uwierzyć, żeby na przykład taka defensywa miała zachować czyste konto. Jak wy to widzicie? No widzę to tak samo jak ty, bo to jest eksperymentalny skład Sevilla, tak delikatnie rzecz ujmując. Teoretycznie wraca do składu Sevilla Acuña. Być może on wygryzie albo wróci w miejsce Tejesa do podstawowej jedenastki na tą lewą flankę, ale ja nie jestem przekonany co do jakości tej obrony i co do jej stabilności, no bo Nianzu i Carmona to piłkarze młodziutcy, dopiero niedoświadczeni, nie do końca opierzeni. Nianzu może zna troszkę atutów Roberta z czasów wspólnej gry w Bayernie, ale wydaje mi się, że nie jest to, no nie jest to rywal, którego na pewno będzie się bał Robert, nie mówiąc już o tym, jak nie będą się ich bali inni piłkarze Barsy. Też ten środek pola, wydaje mi się, dzisiaj już nie robi aż takiego wrażenia, jak robił jeszcze jakiś czas temu, bo Jordan się troszkę się zatrzymał w rozwoju. Oliver Torres, czyli synek Lopetegiego, który prowadził go między innymi w kadrze młodzieżowej czy w Porto, też troszkę się zatrzymał. No, ta jedenastka generalnie pod kątem nazwisk wygląda jeszcze w miarę okej, jako tako, ale mam wrażenie, że to jest jedenastka piłkarzy, którzy najlepszy okres w większości przypadków mają już za sobą albo po prostu nie są w stanie nawiązać do tego, co grali wcześniej i nie jestem optymistą w kontekście Sevilla, dlatego też wydaje mi się, że
to Barca jest faworytem tej rywalizacji, która będzie miała miejsce w sobotni wieczór. Tak, albo mają ten najlepszy okres piłkarze Sevilli przed sobą, tak jak za sobą, jak powiedziałeś, albo go mają przed sobą, tak? No bo jeżeli właśnie mówimy o tej obronie, no to czy Nianzu, czy Carmona, no to pewnie moglibyśmy rozmawiać w kontekście 2 czy 3 lat, czy oni będą w stanie zatrzymać Roberta Lewandowskiego, ale raczej jeszcze nie teraz, tak? No jeżeli jesteś młodym zawodnikiem, który na co dzień trenuje jednak w rezerwach i nagle z różnych awaryjnych względów wychodzisz na Barcelonę, wychodzisz na Roberta Lewandowskiego, no to nawet nikt nie może za specjalnie od ciebie tego wymagać, czy mieć pretensji, jeżeli ci się to po prostu nie uda. No na pewno tutaj motywacja będzie gigantyczna, ale też trzeba, wydaje mi się, mierzyć siły na zamiary, więc to zestawienie, zwłaszcza defensywy, takie bardzo eksperymentalne, na pewno Sevilli nie pomaga. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że Xavi czy Barcelona Xaviego gra o dziwo dużo lepiej na wyjazdach. I jeżeli Barcelona Xaviego w dalszym ciągu jest niepokonana na wyjazdach, jeżeli chodzi o La Ligę, no to zaczynam się zastanawiać, czy aby na pewno Sevilla mogła być taką drużyną, która to serię przerwie, bo jak sobie spojrzymy na czysto na statystyki, wiem, że każda seria się kiedyś kończy, ale to bardzo dużo serii musiałoby się skończyć jednocześnie, bo Lopetegui nigdy nie wygrał z Barceloną, z kolei Barcelona Xaviego nigdy jeszcze nie przegrała na wyjeździe. No tak trochę się tutaj to wszystko nie spina, jeżeli chodzi o Sevilla, takie mam wrażenie. Ciężko widzę tę wygraną Sevilli ewentualną z Barceloną. Nie wykluczam tego, bo ta drużyna, no, jak się wszystko jej poukłada, to stać ją na zagranie bardzo dobrego meczu, ale też stać ją na to, by się bardzo szybko posypać, bo właśnie ta mentalność ekipy Lopetegiego jest wątła, czego najlepszym dowodem był na przykład mecz z Realem Madryt, który był kilka miesięcy temu. Tak, pewne 2-0 wydają się iść po swoje, a nagle druga połowa do absolutnego zapomnienia i wydaje mi się, że gdzieś te porażki z ostatnich kilku miesięcy, które do których doszło od stycznia czy lutego, są w głowach piłkarzy Sevilli, to one nie pozwalają im w jakiś sposób zapomnieć o tych demonach, które piłkarze Sevilli przeżywali w ostatnich kilku miesiącach. To mogą być naprawdę dymy i gorący wrzesień właśnie tutaj w Andaluzji, bo jak sobie patrzysz właśnie na to, że grałem teraz z rozpędzoną Barceloną, a zaraz z Manchesterem City w Lidze Mistrzów, no to nie może być dobrych perspektyw. Kuba zwrócił uwagę na dobrą rzecz właśnie, że Tanguy Nianzu poznał tak naprawdę bardzo dobrze Roberta Lewandowskiego, bo rywalizowali na treningach w Bayernu, ale jak tak sobie myślę właśnie o tym 20-latku, że on przez 3 sezony w Bayernie w Bundeslidze rozegrał 700 minut, no to też pokazuje, że tam absolutnie nie miał podjazdu do całej reszty. I dopiero tutaj będzie swoją wartość udowadniał. To też jest piłkarz, który bardziej płacisz za niego, za to, kim może być, niż za to, kim jest dzisiaj. Jeszcze jedna mega ważna postać w kontekście Sevilli, którą Julen Lopetegui stracił, czyli Jesus Corona Tecatito. Wiemy, że dostał urazu, który też wykluczy go z Mistrzostw Świata. Tutaj nikomu nigdy nie życzymy takich wiadomości, ale to będzie jakieś potencjalne ułatwienie dla reprezentacji Polski. Z tego też względu przychodzi Adnan Januzaj. No i pytanie właśnie, czy wy na przykład, jak sobie porównujecie Januzaja i Tecatito, to może być taka zmiana 1-1, czy jednak to tutaj też mamy znowu już taki kolejny mały uszczerbek na jakości? Ogromny uszczerbek na jakości, jeśli chodzi o regularność, przynajmniej w moich oczach. Adnan Januzaj jest piłkarzem, który albo gra świetnie, albo przychodzi obok meczu. On nie ma w ogóle takiej szarości, jest albo biały, albo czarny. Nie ma żadnego punktu pośrodku i ta nieregularność jest przyczyną, dla której nikt poważnej piłce go za bardzo nie chciał. Jemu kontrakt wygasł z Realem Sociedad pod koniec czerwca. Później szukał nowego klubu i się plotkowało o klubach absolutnie z całej Europy. Ale zanim zadzwonił Monchi z propozycją Sevilli, to Januzaj był praktycznie dogadany z Los Angeles Galaxy, więc to też pokazuje nam, że jednak już był bliższy tej ucieczki z futbolu, w cudzysłowie poważnego, i trafienia na ten boczny tor. Na wielkiego pudzia. No, tam się okazuje, że jednak można się bawić, jak się umie grać tylko do przodu. Więc może tam i tam by Januzaj pokazał się z dobrej strony, no ale właśnie, mamy piłkarza, który od 3 miesięcy, 4 nie trenował z drużyną praktycznie. Ciężko tutaj mówić o tym, żeby on dał jakość od razu. Z kolei Tecatito jest piłkarzem, którego odpowiednika Sevilla za bardzo nie ma. No bo w kadrze Sevilli dzisiaj jest wielu piłkarzy, którzy są takimi fałszywymi skrzydłowymi. Skrzydłowymi, którzy sobie się dobrze czują z piłką, jak schodzą do środka, jak mogą zagrać kombinacyjnie, jak nie trzeba przyspieszyć, minąć rywala, raczej którzy bardziej imponują podaniem niż taką grą 1-1. A Tecatito właśnie imponował driblingiem, dynamiką, szybkością, przebojowością. Dlatego bardzo zależało Lopetegiemu, by go mieć, bo był po prostu inny. Był piłkarzem, który wyróżniał się na tle reszty w Sevilli. No i teraz ta Sevilla znów jest jednowymiarowa bardzo. I Lameli, i Papu Gomezowi, ja nie odbieram jakości ofensywnej, nie odbieram im kreatywności, nie odbieram im tego, że są piłkarzami naprawdę bardzo dobrymi.
ale jednak nie da się mówić tutaj o jakimś takim braku planu, jakiejś takiej o czymś nieszablonowym po prostu w ich wykonaniu, pomijając właśnie kwestię podania, tak? No bo jednak brakuje dzisiaj Sevilla piłkarza, który byłby w stanie rozciągnąć obronę, szybko się urwać obrońcy na metrze i poradzić sobie czy to z Albą, czy z Marcosem Alonso, czy z Balde, czy z drugiej strony z kimkolwiek, kto wyjdzie na prawej stronie obrony Barsy. I wydaje mi się, że to może być coś, co bardzo Sevilla będzie przeszkadzało w tych pierwszych miesiącach sezonu, dopóki nie wróci Tecatito, którego na boisku spodziewają się mniej więcej w lutym, w marcu, więc to jeszcze jest sporo czasu, zanim Meksykanin wróci do gry. Tak, zwłaszcza, że wydaje mi się też, że trzeba to rozpatrywać nie tylko w kontekście wymiany jeden do jednego Tecatito w porównaniu właśnie z Januzajem, ale też trzeba powiedzieć wprost, że jeszcze Ocampos opuścił Sevillę w ostatnich tak naprawdę, można powiedzieć, momentach okna transferowego i to też jest spore osłabienie, mimo wszystko wydaje mi się ofensywne, no jeżeli zamieniasz ich taką dwójkę, jeżeli Tecatito ci wypada, jeżeli oddajesz jednak ostatecznie po tych różnych perypetriach do Ajaxu Camposa, a w zamian dostajesz Januzaja i Isco, no to są to uznane nazwiska, natomiast na chwilę obecną żaden z nich nie jest po prostu jeszcze gotowy do gry, no i to po prostu musi być widać. No, szczególnie, że z Ocamposem też się Sevilla, mam wrażenie, spóźniła ze sprzedażą, bo on po tym pierwszym sezonie w Sevilla trafił na listę złotej piłki, był jednym z najlepszych piłkarzy w Europie wówczas, a te kolejne, potem jeszcze pół roku w miarę było ok, a kolejne półtora roku, te ostatnie półtora roku Ocamposa w Sevilla, duży, duży zjazd, spore rozczarowanie, no i teraz się okazuje, że nie jesteś w stanie go sprzedać za 20 czy 25 czy 30 milionów euro, ale się ratujesz wypożyczeniem z opcją wykupu, a wiadomo, że to niestety nie jest gwarancja. No właśnie, jak na to patrzymy, to rzeczywiście no Sevilla przechodzi gigantyczną rewolucję, jak nie ma czterech przynajmniej podstawowych piłkarzy, czyli właśnie Ocamposa, Tecatito, tego Carlos. Znowu szybkie strzały, bo ciekawi mnie jedno, jest tam wielu takich piłkarzy bardzo na zbliżonym poziomie, bardzo takich konkurencyjnych, więc przyjmujemy sobie, że każdy z nich jest zdrowy, jest w swoim takim piku formy, w optymalnej formie. Jestem po prostu ciekaw waszych takich personalnych preferencji. Tutaj bardziej już uznaniowo chciałbym zrobić kilka takich testów i zapytać was właśnie błyskawicznie, kogo wy bardziej cenicie, albo kto właśnie waszym zdaniem jest taki silniejszy w swojej najlepszej formie. Więc jedziemy sobie, to będą takie moje też tutaj wybory, ale jedziemy sobie od defensywy. Marcos Acuña czy Alex Tejesz? Acuña. Również. No dobrze. Jesús Navas czy Gonzalo Montiel? Dla mnie Jesús Navas. Dla mnie Montiel. Joan Jordan czy Ivan Rakitic? Już Jordan. Chyba jeszcze Rakitic. A, no czyli są różnice, o to chodzi, dobrze. Isco czy Papu Gomez? Papu. Również. Isco nic nie pokazał jeszcze. To prawda. Erik Lamela czy Adnan Januzaj? Lamela, z tego samego powodu. Tak samo. Dobra, no to w ataku En-Nesyri, Dolberg czy Rafa Mir? Mir. Dolberg. No proszę, jestem z kolei fanem En-Nesyriego, czyli można się pięknie różnić. Zobaczymy, czy będziemy pięknie różnili przy 11 Barcelony, bo zaraz sobie przejdziemy do ostatniego naszego działu, czyli Previa i tam sobie właśnie porozmawiamy jeszcze o 11, którą szykuje Xavi, bo on na konferencji prasowej powiedział, że może mu jednego transferu zabrakło i pewnie chodziło mu właśnie o tego Bernardo Silva, chodziło mu o tę dziesiątkę, ale o tym sobie jeszcze zaraz porozmawiamy, już skupimy się na tym, co po prostu w Barcelonie jest i zostało, także czas na Previa. I spoglądamy sobie od razu na prognozowany skład właśnie ekipy Xaviego na mecz na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Ja tutaj, panowie, rzuciłem taki sam skład jak na Real Valladolid z prostego, prozaicznego powodu. No jak grasz taki koncert, gdzie rywal ma trudności z ucieczką z własnej połowy, no to trudno sobie wyobrazić, żeby cokolwiek zmieniać. Koundé wypadł jako naprawdę klasowy prawy obrońca, pokazywały to wszelkie jego statystyki. Hitmapa też pokazywała, że to nie jest piłkarz, tylko grający do tyłu, więc dałem ten sam skład, ale no na pewno rodzi się tutaj kilka znaków zapytania. Czy skoro Frenkie zostaje, to czy nie powinno mu się dać nowej szansy? Czy może ktoś z nowych graczy niespodziewanie wejdzie? Czy Xavi po prostu będzie rotował, mając w głowie też Ligę Mistrzów i przyjeżdżającą w środę Wiktorię Pilsno? Personalnie, jaki wy byście posłali skład do gry na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan?
Jeżeli o mnie chodzi, to zastanawiam się głównie nad zestawieniem linii obrony i to jest coś, co jest, wydawało się być może przed sezonem, że Barcelona będzie miała taką niesamowitą głębię w ataku i tam w ataku będzie cały czas wymienność zawodników, natomiast na chwilę obecną Xavi strasznie rotuje właśnie w obronie i tak naprawdę jedynym punktem, który jest absolutnie pewny i który gra w każdym meczu od początku, jest Eric Garcia. I myślę, że od niego rzeczywiście Xavi na chwilę obecną rozpoczyna ustalenie defensywy. Wiemy, że Barcelona w przeciwieństwie do Sevilli, no miejmy nadzieję, nie ma aż tak wymagającego meczu w Lidze Mistrzów w kolejnym tygodniu, no bo to jest Wiktoria Pilsen u siebie i myślę, że tam możemy się spodziewać jakiejś rotacji, a tutaj powinna wyjść jednak ta Once de Gala, ta galowa jedenastka, jeżeli chociaż możemy w ogóle o takiej mówić. Myślę, że Jules Koundé rzeczywiście, no fajnie by było też po prostu ze strony Xaviego pewnie, żeby dał mu zagrać ze swoim byłym klubem, zwłaszcza, że na tej prawej obronie on się dobrze prezentował. Nie sądzę, żeby Bellerin tutaj od razu wychodził od pierwszej minuty. Natomiast nie wiem, czy Ronald Araujo, czy jednak Andreas Christensen będzie wracał do składu, no bo wiemy, że Christensen na chwilę obecną grał wszystko do momentu, do którego był zdrowy. Tak? On po prostu nie grał z Valladolid, bo złapał drobne przeziębienie, które też już za nim. Więc nie wiem, czy Xavi nie będzie stawiał w dalszym ciągu na te parę stoperów, którą na chwilę obecną preferował na początku sezonu. Ja bym jednak postawił na Araujo, szczególnie, że Sevilla ma silnych fizycznie napastników. Jest generalnie mocny zespół pod kątem właśnie postury snajperów, tak? Bo i En-Nesyri, i Rafa Mir, którzy mają szansę grać, to są napastnicy, którzy dobrze czują się właśnie w takiej rywalizacji mocno fizycznej, więc wydaje mi się, że ten Araujo jest piłkarzem, który powinien wyjść na murawę Ramos Sanchez Pizjuan. No i ja generalnie też nie spodziewam się zmian. No jeżeli ma być rotacja, a spodziewam się, że ten moment nadejdzie, to spodziewam się go właśnie w Lidze Mistrzów. Wiktoria Pilsno to jest rywal łatwy w teorii dla Barcy, rywal, z którym powinni sobie poradzić nawet tą kadrą B teoretycznie piłkarze Barcy, tą drugą jedenastką. I wydaje mi się, że tutaj nie ma zbyt wielu wątpliwości Xavi, tym bardziej, że piłkarze, którzy grają obecnie w jedenastce, nie zawiedli go jeszcze. Nikt jak Alba na przykład, z tych piłkarzy, których widzieliśmy przed chwilą na ekranie, nie pokazał, że nie warto na niego stawiać. Przeciwnie, raczej wszyscy pokazali, że mają w sobie coś pozytywnego i że nawet Gavi, po którym troszkę oczekiwaliśmy więcej, czy to w rywalizacjach z Rayo, czy z Realem Sociedad, już z Realem Valladolid pokazał się z naprawdę bardzo solidnej strony. Tutaj warto też, myślę, wspomnieć, że ta lewa obrona jest dosyć problematyczna, jeżeli chodzi o ustanie składu. No mówiliśmy o sytuacji Jordiego Alby. Tutaj Alex Balde ostatnio dwa mecze z rzędu, zobaczymy, czy będzie kolejny. Natomiast jest też również Marcos Alonso. No Xavi wspominał o nim, że być może uda się go zarejestrować już dzisiaj. Ja bym się go nie spodziewał od pierwszej minuty, natomiast skojarzyło mi się, jak powiedziałeś o tych rosłych napastnikach Sevilli w kontekście wzrostu, bo ja na przykład dzisiaj się dowiedziałem zupełnie niepotrzebnej, że tak powiem, danej, czyli tego, że Marcos Alonso jest wyższy od Ronalda Araujo. Tak, to jest coś, czego się nie spodziewałem. Bardzo wysoki. No i mamy już teraz pomysł na nowy nasz kącik zupełnie niepotrzebnych danych statystycznych. Michał Gajdek, wręczam ci go, będziesz mógł szykować na kolejne odcinki właśnie takie ciekawostki, ale przyznam, że też bym na to nie postawił. Czyli dalej oglądamy pana Alejandro Balde w akcji, ja też się z tym zgadzam. Zobaczymy, czy Xavi też lubi kontynuację, lubi właśnie ciągłość, czy też będzie tutaj mieszał, żeby nikt się nie czuł właśnie zbyt pewnie w tym konkretnym składzie. Teraz jeszcze mały kącik ogłoszeń. Jak klasycznie pewnie będą komentarze, że ile można o Lewandowskim. No trudno, polski napastnik został nominowany przez La Liga do nagrody zawodnika sierpnia. Można głosować, można mu pomóc. Tutaj już uprzedzam, że to nie my za tym stoimy, tylko Hiszpanie, więc naprawdę w tych pierwszych trzech meczach on był jeden z lepszych zawodników La Liga. Zobaczymy, czy będzie tutaj ciągłość w meczu z Sevillą. Jeszcze w kąciku ogłoszeń można oczywiście zamawiać w przedsprzedaży kwartalnik sportowy. No i przede wszystkim też, jako że taki wielki hit kolejny już w tym sezonie nadchodzi, no to też zachęcamy do skorzystania z oferty naszego partnera, czyli Canal Plus Online, gdzie znajdziecie tak naprawdę pełnię futbolu, bo tam przecież i pakiety z Eleven, i pakiety z Polsatem i Ligą Mistrzów, także wielka piłka jest tam do dostania. Natomiast panowie, od was jeszcze na koniec klasycznie już poproszę typy wyników, typy rezultatów. Nie musi być nawet konkretnie, ale chociaż jeżeli już różnica bramek, bo raczej nie spodziewam się, żeby ktoś z was teraz na koniec rzucił, że Sevilla wygrywa i Pizjuan świętuje. Ja czuję 2-0 dla Barsy. A to widzisz, to samo chciałem dokładnie powiedzieć, więc myślę, że możemy się na to umówić. 2-0. No i
Mam nadzieję, że tutaj nikt na szczebińskich balkonach nie będzie słyszał, że nie będę miał chociaż problemu. Powiem ci szczerze, Dominik, nie wiem, czy też masz już takie wrażenie po tych pierwszych godzinach z Sewilli. Ja miałem akurat okazję być w mieście w maju i byłem właśnie bardzo mocno zaskoczony, że wydawało mi się, że albo trafiłem na takie dzielnice po prostu. Jest dużo większa obecność Betisu w mieście niż samej Sewilli. Te barwy biało-zielone były znacznie częściej widywane przeze mnie. Tak, totalnie tak, totalnie tak. Właśnie możemy o tym powiedzieć, że generalnie mówi się, że w mieście kibiców Betisu jest więcej, ale generalnie jakby w regionie jest, ma być ponoć więcej kibiców Sewilli. Takie są teorie. Natomiast ja nawet dzisiaj też jednego kibica Betisu poznałem i też sobie krótką rozmowę ucięliśmy. Natomiast powiem wam, że szybko dzisiaj zatrzymując się jeszcze na jakąś taką kawkę przed programem i tak dalej, bo dzisiaj doleciałem do Sewilli, to tak mówię, nie no, tutaj... Oczywiście jest to temperatura taka znośna, pamiętając jak to bywało w tym mieście i właśnie taki mój znajomy, z którym się szybko spotkałem, rzucił takie zdanie przy 33 stopniach, że dzisiaj to nam po prostu ten chłód to z nieba spadł, że to można siedzieć i jest idealnie, a tutaj 33 stopnie, po prostu totalna patelnia i lampa. Jutro na szczęście mecz o 21, więc takiego problemu nie będzie. Ale na pewno będzie warto śledzić, jak będzie po prostu żyło z tym wszystkim Estadio Ramon Sánchez Pizjuán. Przecież ten hymn, ci kibice, no to tutaj to naprawdę... Nie mamy wątpliwości, że to akurat będzie absolutny top w La Liga. Zobaczymy, czy też zespół Juliana Lopetegiego na to spotkanie dojedzie. Natomiast drugi wielki mecz Barcy w tym sezonie, co do tego nie ma wątpliwości. Panowie, to była przyjemność poprowadzić was tutaj, naprowadzić tylko na tę dyskusję z Sewilli i posłuchać tego, co macie do powiedzenia. Kuba Kręcidło, Kanał Plus Sport. Dziękuję bardzo. Oraz Michał Gajdek, fcbarca.com i No Camp Nou. Dziękuję również. A my proponujemy, żebyście już sobie zaznaczyli Barca Studio już tak na stałe w kalendarzach. Myślę, że to jest dość taki znany cykl. Dzień przed meczem Barcelony, w zależności od tego, czy gra w niedzielę, czy gra w sobotę. My się spotykamy, analizujemy, przedstawiamy przez pół godziny też przeciwnika. Tak jak mówię, za tydzień będzie Elche, jeżeli się nie mylę, tak, będzie Elche. Cadiz. Elche jest później. Później Elche. A ja już widzicie, ja już planuję po nagrywanych rozmowach, kogo tam będziemy mieli, ale też fajne nazwiska na dwa najbliższe odcinki po Gajsce Mendiecie. Także Barca Studio co weekend podsumowujemy, zapowiadamy z takimi znakomitymi gośćmi. Dzisiaj prosto z Sewilli, trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień. Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.